Najsmutniejsze jest dla mnie w takiej, powiedzmy, działalności duszpasterskiej to, że ludzie nie słuchają mądrych rad. Mam od czasu do czasu kontakt czy sytuacje, w których zwracają się ludzie do mnie o pomoc ze zrujnowanym życiem. Niestety, często jest nawet tak, że wcześniej przeze mnie czy przez innych ludzi byli ostrzegani o grożącym im niebezpieczeństwie, ale w swej jakiejś tam beztrosce zawsze zakładali, że jakoś to będzie, że nie trzeba podejmować żadnych radykalnych działań. Kiedy dzisiaj z płaczem, czy z narzekaniem, czy są kompletnie załamani, przychodzą poradę, co zrobić, kiedy już wszystko się posypało, niestety mogę im pomóc tylko w sprzątaniu, w przysłowiowym sprzątaniu bałaganu, jaki zrobili w swoim życiu, a wielu rzeczy odbudować się już nie da. Jezus ostrzegał o takim scenariuszu już dawno. Oto fragment z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 47 werset. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Jasno Jezus pokazuje nam konsekwencje naszych działań i zaniedbań, konsekwencje naszych wyborów. Jeśli budujemy w naszym życiu beztrosko, czasem głupio, nierozważnie, nie patrząc na mądrość naszych rodziców, nie patrząc na mądrość innych ludzi, nie patrząc w ostateczności na mądrość Boga, to czego się spodziewamy? Co ma być w rezultacie? Powodzenie? Przecież Bóg by kpił sam z siebie. Ostrzega nas wielokrotnie. Co człowiek sieje, to i żądź będzie. Ostrzega nas, że nie da się z siebie naśmiewać, bo jest zazdrosny o nas, tak bardzo nas kocha. Ostrzega nas, że jest ojcem kochającym, który karci swoje dzieci tak jak ziemscy ojcowie, a w rzeczywistości dużo lepiej. Tak więc, jeśli nie chcemy płakać, nie chcemy być załamani nad swoim życiem kiedyś w przyszłości, pomyślmy zawczasu. Pomyślmy teraz, szczególnie jeśli jesteś młodym człowiekiem, pomyśl, na jakich wartościach, na jakich celach, na jakich dążeniach, na jakiej mądrości zbudujesz swoje życie. Jezus doradza jasno. Zbuduj dom na skalę. Nie na piasku, nie na tym, co się zmienia, mądrość ludzka, medialna, filozoficzna, to wszystko płynie. Dzisiaj jest tak, jutro takie rady, psychologia raz każe bezstresowo, później odchodzi od tego, a przecież dzieci się ma tylko raz i już nie cofnie się tego straconego czasu. Dlatego bądźmy mądrzy zawczasu. Oprzyjmy swoje życie na mądrości ponadczasowej. Oczywiście nie chodzi tu tylko o mądrość. Skałą jest sam Jezus, a nie tylko to, co powiedział. Dlatego tym najgłębszym, fundamentalnym znaczeniem tego polecenia, by zbudować swój dom na skalę, jest zbudować swoje życie na nawróceniu i przyjściu do Jezusa w pokorze o zbawienie. Dopiero to jest tym prawdziwym fundamentem. Jezus w naszym sercu. Jezus, który odmienił nas wewnętrznie. Jezus, który spowodował w nas nowe narodzenie, do nowego życia, byśmy mogli w nowy sposób, nieobciążony skłonnością czy koniecznością grzeszenia, prowadzić nasze życie. Oczywiście nie wystarczy do dobrego przeżycia życia tylko ten fundamentalny, pierwszy, jednorazowy wybór zwany nawróceniem. Jezus powiedział o trzech warunkach. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Są trzy warunki, by nasz dom mocno stał na skalę i żeby żadna burza nie mogła go ruszyć. Po pierwsze, przyjść do Jezusa, nawrócić się, przyjąć zbawienie,
stać się dzieckiem Bożym, zostać chrześcijaninem przez swoją decyzję, a nie przez kulturę, w jakiej się człowiek wychował. Dalej, słuchać, czyli poznawać słowo Jezusa. Ale jeśli tylko na mądrości, na przyswojeniu mądrości skończymy, a nie wprowadzimy jej do swojego życia, nie przemienimy naszych czynów, słów, postaw, dalej jesteśmy na piaszczystym gruncie. Dlatego pamiętajmy, by nasze życie oparte było przede wszystkim na tej fundamentalnej decyzji nawrócenia, ale później byśmy każdego dnia starali się pytać Boga i myśleć, co znaczą Jego słowa, jaka jest Jego wola w tych konkretnych sytuacjach życiowych, które każdego dnia nas otaczają. I byśmy tej woli, tej mądrości nie lekceważyli w życiu codziennym. Nie będziemy wtedy płakać i załamywać rąk, jak to widzimy wśród ludzi, którzy zbudowali swój dom na piasku. Po jego upadku będzie już za późno.